Dzień dobry. Moim gościem jest poseł, były minister obrony pan Tomasz Szymoniak. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po z tego, pan przychodzi, już zaczęliśmy mówić, jak tam atmosfera po wyborach. Atmosfera po wyborach w pracy. W pracy. No to pierwszy taki moment, że nowi posłowie przybyli po zaświadczenia. Więc obserwacja taka bezpośrednia na gorąco, no, że powoli do posłów PiSu dociera porażka, dociera to, że będą opuszczać stanowiska. Wielu z nich nie było, chyba nie chciało się mierzyć z taką sytuacją. No i taka duża energia w opozycji. Muszę powiedzieć, że tutaj wszyscy, no, zwłaszcza nowi, no bo to jest taki zawsze entuzjazm tych nowych, ale i starzy w znakomitych nastrojach właśnie w takim poczuciu, że następuje wielka zmiana i każdy cegiełkę do tej zmiany dołożył. Jak to porównam do poprzedniej takiej uroczystości, no to wtedy nastroje były minorowe w 2019 roku. Było wielkie rozczarowanie, że ten PiS będzie rządził przez następne lata. Ale Teraz... z PiSu jak to jest? Podchodzą, mówią, panie, panie ministrze, nie, nie gratulacje. Nie, nie podchodzą. Nie, nie, to, nie, nie ma takich dawno nie ma czegoś takiego, że tam tak? ktokolwiek z kimś rozmawia, może tam się ktoś ukłoni z daleka raczej. Natomiast to widać, znaczy, to by nie da się oszukać w takim zachowaniu. No nie było zresztą prezesa Kaczyńskiego. zakaczyńskim pan, że, że będziecie w stanie tak kiedyś rozmawiać z nimi, nie wiem, na korytarzu, czy, czy dalej będą się bali. Kaczyńskiego? Ja tego nie doświadczyłem przez 8 lat, bo przez 8 lat tak naprawdę takich rozmów na korytarzu nie było. Może ktoś jest dłużej posłem, pamięta lepsze czasy, nie wiem, czeka na dworcu, czy jedzie w pociągu z kimś, zna kogoś, to, to ta rozmowa jest inna. Natomiast tutaj takie czasy, gdzie posłowie z różnych klubów, pan redaktor pamięta z czasów swojej pracy, w Sejmie, bezpowrotnie minęły. No, tak? To są już takie silosy, wrogie silosy po prostu. Panie posie, przez ostatnie lata regularnie spotykałem Pana na Placu Unii. Czy Pan mieszka w okolicach, czy, czy to sentyment do mnie jest Ministerstwa Obrony Naklonowej? Mieszkam niedaleko, ale to też może taki trochę sentyment, bo ja cztery lata pracowałem w banie, cztery lata w MSWiA. Plac Unii dokładnie jest mhm. pośrodku między przy Dąbrowa na Klonowej. A siedzibą... Czyli pan, resorty siłowe, to jest to do pana domena. Po prostu bardzo lubię ten mhm. plac też. To obok placu Zbawiciela, który jest nieco dalej, jest to jeden z najpiękniejszych placów w Do Warszaw. tego wszystko wygląda prawie dokładnie tak samo jak jeszcze przed wojną. Tak jest. Gdzie jest takie drugie miejsce w Warszawie, prawda? Nie ma takiego drugiego miejsca. Ono ma ogromną historię. Nie wiem czy pan redaktor wie i państwo, że Nazywało się to kiedyś Rondem Keksholmskim, tak, tak, od, 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 od Pułku, pułku Gwardii cesarskiej. który stacjonował i to jest w ogóle nieprawdopodobna historia, bo to był... A wie Pan w... dlaczego ulica Litew, Litewska jest litewska? To tego to nie wiem. No, y, 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 tam gdzie Litewska dochodzi do Szucha był Litewski Pułk Lejb miał koszary. No to w na prawie na rozdrożu była był, 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 był Cerkiew Popolowa, a w obecnej siedzibie, siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucyjnego kasyny, kasyny oficerskie. To była taka część wojskowa Warszawy, i o ironią w XIV roku, gdy wybuchła I wojna światowa, ten pułk hekschromski miał ogromny problem, ponieważ był imienia cesarza Austrii Franciszka Józefa. Tę nazwę nadano w czasach dobrych relacji obydwu dynastii, rosyjskiej i austro-węgierskiej, no i szybko musiało się tej nazwy pozbyć. Więc te wszystkie zabudowania, tam gdzie dziś jest MSWiA, sztab generalny, te czerwone budynki Centrum Weterana przy Pułaskiej, to wszystko cerkiew, dziś kościół ewangelicki, na płaskiej. To wszystko były obiekty związane z wojskowością i tak naprawdę były takim skrajem Warszawy. Tak? No, bo... no tak, rogatki wy 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 wyznaczały tak, tak. koniec tak. miasta. Także miejsce z historią, miejsce, które no, jest tak naprawdę taką granicą Śródmieścia i Mokotowa formalnie, ale tego Mokotowa bardzo blisko związanego z państwowymi różnymi instytucjami, takimi A na jak historii, czy, czy, czy na Klonowej były jakieś ślady po Rydzu Śmigłym jeszcze? Nie było śladów Bo po chyba Śmigłym. Rydzu... tam rezydencji tak, też, Tak, tak. Tam mieszkała też rodzina marszałka Piłsudskiego. Tam z tyłu w tej willi? Była willa z tyłu. Pani Aleksandra, tak? Tak. Był manesz do na, ujeżdżania na który jest, sala jest sala gimnastyczna, w której korzystają pracownicy ministerstwa. No i jest ten główny budynek, który no był tak naprawdę kiedyś zapleczem administracyjnym Belwederu, a potem od 1945 roku był siedzibą kolejnych ministrów obrony, więc z śladów rycał. Od, od Rokoszewskiego, tak, tak? Tak. Znaczy od roli Rzymierskiego, który tak był pierwszym ministrem obrony w PRL-u komunistycznym, potem Rokosowski, no i potem kolejni, czyli Spychalski, Jaruzelski, Siwicki. Tak naprawdę jeszcze tam siedział mój następca niesławny Antoni Macierewicz, a minister Błaszczak przeniósł miejsce, w którym urzęduje minister, w Alei Niepodległości, do takiego wielkiego... Z okresu stulecia niepodległości, jak ogłosił. On to zrobił y, uciekał dlatego... Uciekał przed Antkiem. Tak, bo Macierewicz jeszcze tam się y, panoszył ze swoją podkomisją smoleńską i wydaje mi się, że Błaszczak nie chciał siedzieć tak, żeby spotykać się na korytarzu Macierewicza pod hasłem stulecia niepodległości, przeniósł to w Alei Niepodległości, ale ceremonii, na przykład powitania ministrów obrony z innych państw, się odbywają na Klonowej, po prostu mhm. jest to miejsce, kompania ma macie gdzieś zmieścić. No właśnie. Więc. Jak żołnierze że ćwiczą hymny, a to francuski grają. Tak a... jest, tak jest, więc miejsce w historii Warszawy bardzo szczególne i no w, oczywiście, Chciałby Pan wrócić? Nie, myślę w takich kategoriach. Ja wiem, jak ojczyzna wezwie, to Pan nie odmówi. Nie, nie. Nawet, znaczy ja jestem nastawiony przez całe swoje takie publiczne życie na służenie, na pracę i tak dalej. Zawsze byłem, związany, no teraz 8 lat jako poseł. Natomiast mam świadomość, od ilu rzeczy to zależy, jakie to jest trudne wszystko i że w gruncie rzeczy nigdy nie należy się jakoś za bardzo nastawiać na nic, bo to wtedy się jakby nie udaje i nie ma co. Y, żyć takimi właśnie sprawami kadrowymi. Y, jestem o to pytany no, po prostu bez przerwy no w tak. tym momencie. No to, to, to być, e, a, więc więc wró Wróćmy jeszcze o jedno okrążenie. Jak się spotykaliśmy na tajskim, to, to pytałem pana, pan, że tak powiem, z, umiorem, z umiarem na spokojnie patrzył na tą kampanię, bez chóra optymizmu, powściągliwie. Cały duch pana był było momentem decydującym. Jeśli były no. tak. Tak, to, znaczy, to był moment, myślę, że on nie był zauważony w jakichś specjalnie sondażach. To był moment taki, że młodzi ludzie podjęli decyzję o kandydowaniu, znaczy o głosowaniu, dając nadzwyczajny przyrost frekwencji, dając nadzwyczajną przewagę demokratycznej większości. I to było swobodowane i mówię to z całym przekonaniem, bo spotykałem ludzi, młodszych, starszych na ulicach Okręgu Polskiego. Powszechnym odczuciem mamy dosyć PiSu. Każdy miał swoje powody do tego, natomiast to przekonanie, że mamy dosyć tych ludzi, że oni prowadzą Polskę w złą stronę, że oszukują, że kradną. Ja, pan, ja to wszystko ja, słyszałem. Chcę ja powiedzieć panu, że jak ktoś mnie pytał przez 8 lat, kiedy oni przegrają, to odpowiadam, ludzie według mnie nie są w stanie na dłuższą metę przeżyć takiej intensywnej, wysokooktonowej polityki, gdzie się non stop dosypuje do piecu. Więc stracę władzę jak Polacy idą do wniosku, że mają do tego podziórki po w nosie. I okazało się, że mają podziórki w nosie. Oczywiście wiele czynników się złożyło na to wszystko. Powrót Donalda Tuska, takie uporządkowanie opozycji, jednak, mimo że z różnych list poszliśmy, brak efektywnej kampanii PiSu. Proszę zobaczyć, oni. W gruncie rzeczy z żadnym przekazem się nie przybili. Pan, Referendum by... było katastrofą myśli, myśli polityczną. Oni byli trochę psychicznie, tak jak w 2015 już zmęczeni trochę, może nie pogodzeni z oddaniem władzy, ale pozba... pozbywaniem tego, pozbawieni tego tej pasji, drive'u, które każe się mieć. No bić. na pewno, znaczy ja to obserwowałem. To druga taka obserwacja uczestnicząca. Patrzę na te ławy rządowe, jak ci ludzie się nie lubią, jak nie patrzą na siebie, jak nie rozmawiają, mają siebie dosyć, że to jest takie wypalenie. Natomiast widać było, że nie mają żadnego pomysłu na tę kampanię. Jak odpowiadają ludziom, dlaczego my mamy dalej rządzić? Jaka ta Polska ma być? Oni, powiem w się według mnie. To był ich podstawowy błąd, oni nawet nie podjęli próby odpowiedzi na to pytanie. To cała odpowiedź sprowadzała się, żeby tam ci nie rządzili. Tak i w bardzo dużym stopniu zastosowali kampanię negatywną. Znaczy ten wściekły atak na Donalda Tuska naprawdę bezprecedensowy jednak w historii polskiej polityki i myślę, że też ja nie widzę w Europie też oczywiście są ostre polaryzacje i tak dalej, żeby tego typu narzędzia stosowała władza, żeby atakować lidera opozycji. Włącznie z tymi wszystkimi, Hertusk, Herdonald, tak? odmawianiem polskości. Haniebne to było i sądzę, że za to PiS zapłacił żyje, cenę. No. Pisa za to zapłacił cenę. Natomiast patrząc na taką strategię Pisu kampanijną, sądzę, że za dużą uwagę skupili na Konfederacji, na obawie o to, że będą z prawej strony tutaj mieli rywala. Zainwestowali dużo w internet, w to, żeby tę Konfederację osłabić w jakiejś mierze to się udało, bo Konfederacja spadła. Zagranie kartą antyukraińską, takie rzeczy z takiego arsenału antykonfederacyjnego, żeby przejąć tych wyborców. Ostrość ataku na nas też była spowodowana tym, żeby przejmować wyborców Konfederacji, pokazywać im taki radykalizm, taki nacjonalizm, no bo jeżeli nazywamy Tuska Niemcem, to jest to takie nacjonalistyczne podejście, tak, znaczy granie taką kartą narodową. I nie dostrzegli tej mobilizacji młodych, nie dostrzegli, że tracą centrum, że takie zachowanie dla ludzi takich wahających się, niezdecydowanych, kompletnie odstręczało ich od odpisu. W warstwie politycznej na pewno też brak korekt rządu, ciągnięcie tego Morawieckiego do końca, zgranego, ci ministrowie już tacy, na których nie można było patrzeć. Bo byli za długo i nic nie wnosili. A dadzą radę, jeszcze mają coś w arsenale, żeby wywrócić ten proces? Mogą opóźnić ale czy mogą wywrócić? Baliśmy się przed wyborami, że mają PKW, Sąd Najwyższy, że stworzyli sobie arsenał narzędzi, które teoretycznie mogą im pozwolić odwrócić porażkę. Ja sądzę, że nie. Dlatego, że. Jest pewien efekt polityczny tych wyborów. Minęło już jednak kilka dni i ta różnica 4 miliony głosów więcej na demokratyczną większość no jest absolutnie przesądzająca. Jakby to było 500 tysięcy, jakby to było jeden punkt procentowy, można podważać, można atakować. Tu świat zobaczył, że 11 milionów 700 tysięcy Polaków. I myśli pan, że, że tego 13 listopada Kaczyński grzecznie sobie usiędzie ja w wiem, czy, Ja nie wiem, czy grzecznie, czy widzimy to teraz, co robi TVP i tak dalej. Ten atak trwa, jakby się nic nie zmieniło więc będą opozycją typu, taka opozycja trampowska, tak, wszystko kwestionująca, odmawiająca i tak dalej. To się nie zmieni. Natomiast sądzę, że nie mają żadnej siły politycznej do tego, żeby kwestionować wynik wyborów, bo różnica jest ewidentna. Czyli ludzie mogą spać spokojnie? Tak, tak uważam, tak. Oczywiście... Trzeba tutaj pilnować wszystkiego, dopóki nie powstanie nowe prezydent Sejmu, nowy rząd. Wiadomo, że już kiedy, kiedy musia... Donald Tusk dostanie misję tworzenia rządu już tak oficjalnie? No, wszyscy chcielibyśmy to wiedzieć, jednak prezydent Tuda dzisiaj nie zawodzi. No rozczarował, bo się można było spodziewać, że te konsultacje dadzą jakiś rezultat. Natomiast ja uważam, że gdy mówi, jest dwóch poważnych kandydatów: Morawiecki i Tusk, to de facto przyznaje, że na koniec, nie wiem, za tydzień, 10 dni desygnuje Tuska, tak? No bo taka logika pisowska do tej pory była, że no jest największe ugrupowanie, dostało najwięcej głosów jemu trzeba powierzyć. To, to, to po co ta gra na czas? Bo to gra pozorów? Uważa pewnie prezydent Duda, że czas nie pracuje na korzyść zwycięzców, że jeszcze trwa euforia, taka siła, że ludzie coraz bardziej będą krytyczni. Tak? znaczy ja, ja to słyszę nie wiem, od takich naszych wyborców. Pani kasierka w sklepie na placu Unii właśnie rzeczony mówi do mnie, nie przeciągajcie, nie przeciągajcie. Ja mówię, no przecież to nie my przeciągamy. Wie pani, wiem, że nie wy, ale nie przeciągajcie. Ludzie chcą, żeby pewne zmiany, takie też symboliczne, ludzie rozumieją to, że wszystko się nie zmieni od, od, od pierwszego dnia. Natomiast bardzo chcą, i widać po przyjęciu wizyty Donalda Tuska w Brukseli, jeszcze nie premiera, ale wszyscy wiedzą, że przyszłego premiera, jak ludzie chcą tego, żeby Polska była szanowana, Normalne. żeby premier normalnie się wypowiadał, tak, nie szczuł bez przerwy, żeby nie był takim Morawieckim, który no, nie dotrzymuje słowa, opowiada różne rzeczy. Więc wydaje mi się, że te terminy, które tutaj prezydent zasugerował, owszem, kadencja Sejmu się kończy 12 listopada, więc szybko minie ten czas i... Czyli myślisz, pan, że rząd na święta, bo na Mikołaja nie zdążymy. No, jeżeli... 13 listopada posiedzenie Sejmu, tam powinien złożyć dymisję rząd Morawieckiego. Oczywiście desygnować nowego prezesa Rady Ministrów może prezydent uda wcześniej, to nie jest powiązane w Konstytucji. Natomiast nawet jeśli będzie czekał do tej dymisji, no to desygnuje premiera. Wtedy już będzie wybrany marszałek Sejmu i wszystkie terminy no, będą zależały od marszałka Sejmu przyszłe. Premier składa Jaka wniosek o powołanie. Jak on myśli kogo? Kto jak będzie marszałkiem? Tak, bo no, to trzy nazwiska słyszy. Trzy nazwiska, wszystkie dobre, mocne, ciekawe, właściwie cztery, bo jeszcze Borys Budka jeśli tu za te pierwsze trzy liczyć Szymona Hołownię, Władysława Kośniaka kamysza i Włodzimierza tego, Więc konkurencja. Wszyscy, wszyscy chcą. No tak, no, ale jest jedno miejsce jedna, laska, jedna laska, jedno miejsce, więc trudno tutaj pogodzić to. I oni zresztą wszyscy mówią też publicznie, że przecież no, nie, nie da wy... się zabić. A za wy KO uważacie, że jak skoro bierzemy premiera, to. to... Laskę musimy odpuścić. Jakie jest poczucie? Ja sądzę, że... Znaczy bardzo chcielibyśmy, żeby Marszałek Sejmu był z Platformy Obywatelskiej. Natomiast rozumiemy, że powstaje koalicja, która no, musi uwzględnić to, że są w niej też wybitne osobowości ze swoimi ambicjami. I zdarzało się w koalicjach, zwłaszcza SLD-PSL-u, że to drugie grupowanie miało Marszałka Sejmu. Więc absolutnie to jest możliwe i zobaczymy. Donald Tusk będzie o tym rozmawiał. Ja to oceniam jako coś, co może pomagać rządowi, bo konstrukcja koalicyjna będzie taka bardzo szeroko obejmująca wszystkie najważniejsze instytucje państwa. Wtedy to Uzgodnienie kierunku nie następuje w rządzie, tylko następuje szerzej, co ułatwia na przykład różne prace legislacyjne, zrozumienie. Natomiast no zobaczymy, to, to jest w rękach liderów koalicyjnych, i tutaj no, mamy taką rzeczywistość, że to w Sejmie jest trójka liderów, tak? w Senacie. Są różne ciekawe osobowości, ważne, ale tak wprost, lidera to żadnego tam nie ma. A jak, pan, jak Pan sądzi, jaki jest kalendarz najpilniejszych spraw? I to nie, nie tylko, literalnie, kalendarz polityczny, ale odwołuje się do tego, co Pan powiedział, taki kalendarz emocjonalny, emocji społecznych. Co to jest najważniejsze w najbliższych, powiedzmy, dwóch, trzech miesiącach? Myśmy zrobili taki dokument 100 konkretów, tak, uznając, że tych spraw jest tak wiele, tych emocjonalnych, że to nie da powiedzieć, że zrobimy trzy rzeczy. Ich jest 100. Ja sądzę, że to są podjęcie zmian w takich obszarach, które dla ludzi są niesłychanie istotne. In vitro, sprawy przerywania ciąży, sprawy TVP, zmian w mediach publicznych, sprawy. Chce pan na serię wyciągać przerywanie ciąży? Pierwsza awantura gotowa. Pan, pan pyta, co jest ważne. Ja mówię, że to jest ważne. Być może liderzy uznają, że te stawy światopoglądowe nie pójdą w tym, bo tak naprawdę najpierwszym zadaniem jest, żeby państwo zaczęło normalnie działać, tak? Co nie jest proste, bo tu jest Trybunał Konstytucyjny z wieloma osobami o wątpliwym statusie, Trybunał, który nie uznaje Pani Przyłębskiej, są kwestie neokarysu i wadliwie powołanych sędziów, całe mnóstwo rzeczy, taka stajnia Augeasza w gruncie rzeczy, którą PiS po sobie pozostawia, natomiast my w tych stu konkretach, Mówiliśmy i powiedzieliśmy o rzeczach i przerywanie ciąży do tych spraw należało, które dla naszych wyborców są bardzo ważne. I jasne, że trzecia droga ma tu inne zdanie proponowała referendum, natomiast te sprawy będą musiały być postawione. Jeżeli setki tysięcy czy miliony młodych ludzi przeważyły, doprowadziły do historycznej zmiany, zatrzymano autorytarnych populistów, to. Oczekują pewnych jasnych działań w sprawach, które ich bardzo dotyczą. Tak? Pan, miał, tak, pan miał zawsze takie nastawienie chadeckie. Rozumiem, że nie jest pan entuzjastą jakiegoś rewolucyjnego czynu tutaj w kwestii, czy aborcji, czy wobec Kościoła. Czy może powinniśmy doprecyzować, co byłoby rewolucyjne wobec Kościoła, no tak. a co jest niezbędne i zasadnicze. No tak, to znaczy. Ja nigdy nie byłem za wojną z Kościołem i też właśnie w msw ja na Batorego przez 4 lata się zajmowałem, między innymi z wyznań. Byłem w Komisji Wspólnej, więc miałem okazję widzieć z bliska, jak te mechanizmy wtedy wyglądały. Wtedy, oczywiście, Kościół był inny niż ten Kościół Jędraszewskiego, taki jednoznacznie propisowski czy, czy, czy taki związany z ryzykiem. Taka zła twarz Kościoła. Więc myśląc o tym w 2023 roku, naprawdę trzeba inaczej podejść niż my byśmy podchodzili 15 lat temu, bo jeszcze 10 lat temu w takim pozytywnym dialogu z Kościołem, Michał Boni te, te prace już wtedy prowadził, byliśmy blisko tego, żeby zamknąć fundusz kościelny, a wprowadzić odpis podatkowy, jak w paru innych krajach. Dziś Kościół, tak wiążąc się politycznie, tak nie umiejąc się rozliczyć ze spraw pedofilii, no, jest w zupełnie innym miejscu. A czy niż... można powiedzieć, że Kościołowi instytucjonalnemu będzie gorzej, tak po prostu? Ja bym nie chciał tak tego skalować, tak? bo uważam, że jeżeli Kościół nie będzie polityczny i będzie umiał Rozliczać i oczyszczać z różnych rzeczy, to będzie silniejszy przez to. Nie znaczy to, że będzie miał jakby więcej pieniędzy i więcej wpływu na politykę, natomiast to nie jest rola Kościoła i sądzę, że w Kościele zresztą od jakiegoś czasu ta refleksja gdzieś tam się przebijała. Różne nominacje, ostatnia nominacja kardynalska, też dotycząca. No, właśnie kardynała Rysia, pokazała, że papież jakby patrzy na ten polski kościół i stara się dawać jakieś znaki co do tego, że no, na kogo stawia tutaj, na, 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 na takich, którzy w różnych sprawach taką stawą krytyczną, którą PiS przemilczał przecież przez te lata, było stanowiska Kościoła na przedstawie uchodźców, tak? czy Franciszka, czy nawet polskiego Kościoła, prymas Polak i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że dla nowego rządu dialog polegający na tym, że Kościół wraca na swoje miejsce, Kościoła, pewnej wspólnoty religijnej, moralnej, a nie politycznego bytu, który próbuje wpływać tutaj na sytuację w Polsce, jest bardzo ważne. Wśród 11 milionów 600 tysięcy naszych wyborców, przekonany jestem, jest całe mnóstwo katolików chodzących do Kościoła, może nie chodzących do Kościoła, ale nie chcących wojny z Kościołem, albo takich, których mamy, ojcowie chodzą do Kościoła. Te podziały nie są takie proste, jakby się mogło, mogło wydawać. Więc natomiast takie rzeczy, które dotyczą religii w szkole, funduszu kościelnego, takich elementów finansowych absolutnie powinny być załatwione na miarę trzeciej dekady XXI wieku. Za pierwszego tak zwanego Tuska, nie za, nie za tak zwanego Tuska, tylko za pierwszego, on pamiętam, jako premier podkreślał, że nie ma apetytu na jakieś rewolucję. Ideologiczne nowinki, to gdzie jest ta linia? Rozumiem, żeby nie zgubić centrum iść mniej więcej środkiem, żeby łódką nie, 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 nie kołysać? Co ja że to jest te, yy, Co w, linię? uregulowanie kwestii finansowych dotyczących kościoła, szeroko rozumianych kwestii funduszu kościelnego. Zamiany na podatek, odpis od podatku. Kościół był na to gotowy, rozbiło się to 10 lat temu, o to czy to ma być pół punkta procentowego czy jeden punkt procentowy. To jest kwestia ewolucyjnego powrotu religii do salek katechetycznych przy kościołach. I myślę, że to też jest w interesie kościoła tak naprawdę, w interesie nierozumianym. Ewolucyjnego, w sensie rozpisanego na lata? No tak, pewnie nie da się tego tak zrobić jakimś jednym ruchem. Trzeba to coraz mniej w miastach to... Pojedyncze dzieci już chodzą na te, na, na te zajęcia z religii, to powinno kościołowi dać też bardzo do myślenia, że ten model szkolny jest kompletnie nieskuteczny, że to jest między fizyką a matematyką, że są kartkówki z religii i e, dla dzieci ani nie jest jakaś formacja religijna, ani formacja moralna, tylko po prostu jeszcze jeden dodatkowy, męczący przedmiot, często bardzo źle wykładany. To są kwestie obecności, a właściwie spowodowania nieobecności Kościoła w pewnych sytuacjach, gdzie no nie musi być tak, że wszystko jest święcone, tak, że tam jakiś auto musi ksiądz poświęcić w państwowej instytucji, jeżeli ona taki samochód. To jest taka dobra świeckość państwa, tak bym, to, tak bym to ujął, która przez kolejne epoki, czasem przez brak wyobraźni, tak daleko zaszła, że no, no widzieliśmy różne, różne sytuacje. To jest kwestia przejrzystości finansów Kościoła, tak żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. A, a czy, 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 czy z Kościoła przechodząc do. Pana ulubionego resortu, czy tam będzie dużo sprzątania po Macierewiczu i Bobłaszczaku? I co w pierwszej kolejności, co tam jest priorytetem? Odpolitycznienie wojska, bo wojsko fatalnie zniosło to, że stawało się ja pamiętam, tłem do... że, że, pamiętam, że w Kędzierzynie, Kędzierzynie Koźlu na yy, obiedzie zapytałem Pana, czy gdyby była sytuacja napięta polityczna, to, 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 to wojsko poszłaby wbrew, wbrew narodowi. Pan dość kategorycznie, optymistycznie powiedział, że na ile pan zna, zna kadrę, to, to raczej nie. No i tak uważam, nadal z rozmaitych powodów to wynika. Generalnie jest tak. Wojsko fatalnie zniosło to upartyjnianie, tę propagandę. No mieliśmy bardzo spektakularny moment pod koniec kampanii wyborczej, mianowicie dymisję szefa sztabu generalnego i dowódcy operacyjnego. Nie znamy tak, jeszcze nie mogą tego powiedzieć, przecież czy później powiedzą. Natomiast i moment, i styl to była wielka niezgoda na to, co politycy PiSu, minister Błaszczak robią z wojskiem. I to tak naprawdę trzeba zmienić. Znaczy nie może być tak, że wojsko jest tłem do konferencji prasowych. Nie może być tak, że zakupy dla wojska, modernizacja to jest tylko i wyłącznie propaganda, że chodzi o jakiś efekt polityczny. Chodzi o to, żeby przyszły minister obrony, ktokolwiek nim będzie, no nie był takim politykiem jak Błaszczak czy Macierewicz, który z ataku na opozycję poprzedników czyni taki sens swojego działania. A większe spustoszenia poczynił Macierewicz czy Błaszczak? Macierewicz poczynił ogromne spustoszenie, a potem Błaszczak to był taki minister dryfu, pikniki, propaganda, ławki niepodległości i gorączkowe zakupy po napaści Rosji na Ukrainę. Tak? Zdali sobie sprawę z tego, że zmarnowali wiele lat i że teraz muszą w dużym pośpiechu różne rzeczy robić. Z pewnością oczywiście to, co wyprawiał Antoni Macierewicz, było no, kompletną ruiną, tak? no, bo to, to było wzięcie wojska jako takiego jakiegoś prywatnego lenna Macierewicza, który, jak to powiedział Kaczyński na 70. urodzinach Macierewicza, jego zasługą, już nie był wtedy ministrem Macierewicz, jego zasługą jest to, że złamał układ generalsko-pułkownikowski w wojsku. To jest tak absurdalne zdanie, bo generało, wojsko jest dowodzone przez generałów i pułkowników, tak, jakich nasze państwo... Różne rządy Wyskowało. nominowały nas swoje funkcje, więc ta destrukcja Macierewicza, to, że on się chwalił, że zwolnił 80% funkcyjnych w sztabie generalnym, to po prostu było takim Armagedonem, który oczywiście przy Błaszczaku było spokojniej, nie było takich szaleństw, natomiast cały czas było to funkcją jakiegoś tam partyjnego interesu. Najtrudniejsze odcinki, że tak powiem, odbudowy to jest bardziej kadry, sprzęt, czy co? Kadry. Tak? Kadry, bo sprzęt można kupić, sprzęt A kadry, jak wiadomo, wiadomo decydują o wszystkim. Decydują o wszystkim, jak mówił zły klasyk. Natomiast ja widzę te 8 lat jako taką ruinę kadrowo. Te odejścia, które wymusił Macierewicz. I ty ludzie już chyba nie wrócą, prawda? Wielu z nich nie wróci. No, doszło do sytuacji takiej, że właśnie w ten wtorek przedwyborczy, gdy... Do dymisji się podał najważniejszy, pierwszy żołnierz, to ta ekipa rządowa tak naprawdę nie miała żadnego innego już wyboru niż Powołanie generała Kukuły, trochę takiego generała, który na sterydach. A czy PiS uznał to za rokosz generalski? Nie, nie wiem, jak, za co, to, za co to uznał. Sam do tej sytuacji doprowadził, bo ona ma swoje źródła w maju w sprawie rosyjskiej rakiety, gdy tak naprawdę minister Błaszczak zwalił całą odpowiedzialność na wojskowych no właśnie na generała Piotrowskiego i w sumie też Andrzejczaka, a wojskowi poinformowali, że przełożonni byli powiadomieni, że wykonali wszystkie rzeczy, które były do wykonania. I tak naprawdę, ja nawet to wtedy w maju mówiłem, to jest sytuacja albo-albo, albo musi odejść minister Obłaszczak, albo oni muszą odejść. Nie da się w newralgicznym miejscu bezpieczeństwa no, ci państwa... No się że okazało, że... Wszyscy odeszli, tak. tak, tak. Znaczy, yy, nie myślałem w maju, że... Oni są w stanie to przeciągnąć aż do jesieni. Natomiast no, nie da się tak funkcjonować, że minister obrony jest wrogiem i nie kontaktuje się z szefem sztabu generalnego, z pierwszym żołnierzem. Znaczy, to jest elementarny styk cywilnej kontroli z wojskiem i. Wiadomo było, że ten zegar tykał, on tak wytykał po prostu kilka dni przed wyborami, ale 100% odpowiedzialności to jest minister Błaszczak, no i jakoś tam prezydent Duda, tak, bo. Wtedy, gdy Błaszczak chciał, żeby odwołać tych dowódców, prezydent tego nie zrobił. Zrobił zdjęcia z nimi, pokazał, że, że ich jakoś wspiera. I pewnie w tej sytuacji całe było tak, że to ci dowódcy mieli rację, a nie minister Błaszczak. Ja mu tam nie wierzę ani trochę. Natomiast zakonserwowaną sytuację, która po prostu dojrzewała do takiego zdarzenia, jakie tu widzieliśmy, ono miało na pewno, widziałem taką wypowiedź, Pana Adama Bielana, przecież czołowego sztabowca PiSu, jak to im zaszkodziło? Bo w gruncie rzeczy całe ich gadanie, bezpieczna przeszłość Polaków, zapewniliśmy tutaj bezpieczeństwo, opozycja rozbroiła i tak dalej. W gruzach mu się okazało, że tak zapewniają bezpieczeństwo, że dwóch najważniejszych wojskowych rzuca papierami cztery dni przed wyborami. I to panie, nie do obrony. Panie ministrze, gdy Hamas uderzył na Izrael, to pierwszego dnia Izrael. Zmobilizował 300 tysięcy żołnierzy na następne 4 dni, na 400 tysięcy. Ilu żołnierzy potrzebuje Polska, żebyśmy mogli spać spokojnie, że nam Rózek za ten krzywdy nie zrobi? No ja oceniam, że potrzeba 220 tysięcy żołnierzy, które jest sumą armii zawodowej, która powinna być większa niż w tej To już pan się trochę poprawił. Niedawno nie, nie, nie było 150. Nie, powiedziałem 150 zawodowych, tak. 30-40 terytorialnych i 30 dobrowolnej zasadniczej służby. To, że minister Baszczak nie umie dodawać i zmanipulował moją wypowiedź w takim kierunku, że ja powiedziałem, że jest armia 150 tysięcy, no to po prostu to było wierutnym kłamstwem. Więc uważam, że 220 tysięcy właśnie składające się z takich trzech segmentów i rezerwy mobilizacyjne, które powinny liczyć kilkaset tysięcy żołnierzy. Ja mówię o tym ostrożnie, bo ta liczba jest liczbą niejawną. Ile w tej chwili wynoszą rezerwy mobilizacyjne, nigdy ta liczba nie była jawna. Natomiast to oznacza zdolność do jakby szybkiego wystawienia kilkuset tysięcznej armii, tak. Są rezerwy mobilizacyjne i są rezerwy takie, że każdy z nich, każdy z nas, nawet nie służący wojsku z odpowiednią kategorią zdrowotną w odpowiednim wieku, y, może być powołany. Przykład Izraela jest o tyle kompletnie nieadekwatny, bo tam w stałej rezerwie są wszyscy. Żołnierze mają karabiny w domach i z tymi karabinami wracają do domów z ciągłych ćwiczeń. Izrael po wojnie sześciodniowej, po wojnie Yom Kippur. 6773 musiał stworzyć taki system. Nie śniło się pewnie planistom. 67-73 dwie, no, tak, dwie wojny, takie, które ukształtowały doktrynę obronną Izraela, która polega na rezerwie gotowej w każdej chwili do działania. Oczywiście planiści się spodziewali, czy planowali tak jak 67,73, to znaczy, że z Syrii czy z Egiptu mają do czynienia z jakimś zmasowanym atakiem, nie przewidzieli czegoś takiego, że ze strefy gazy może tego rodzaju atak być wyprowadzony. Widać było, że nawet ten izraelski system tutaj zazgrzytał, tak? nie okazał się bardzo w pełni efektywny. Jednak w naszych uwarunkowaniach nie da się Polski i NATO zaskoczyć z masowanym atakiem. Tak jak i w przypadku Ukrainy, przecież od tygodni było wiadomo, że rosyjskie wojska się gromadzą na granicy. Wybuch wojny, sam moment pewnie był. Szokiem i tak dalej. Natomiast y, y, nie był zaskoczeniem. Amerykanie prawie, że jawnie o tym mówili, że ta A wojna może nadać. Co by pan powiedział tym Polakom, którzy, jak rozumiem, wielu z nich uwierzyło to, co im mówiono przez parę tygodni, że za chwilę będziemy się bronić na linię, linii Wisły, czyli połowę Polski oddajemy na dzień dobry? No, widać, nie uwierzyli, bo PIS wyborów nie wygrał. Było to ufundowane na kłamstwie, na takim haniebnym kłamstwie, bo zarzucie wobec poprzednich rządów, że byłyby gotowe oddawać jakąś część terytorium polski. Używali do tego obrazków zbuczy zbrodni rosyjskich na Ukrainie, sugerując, że ktokolwiek w Polsce w ogóle taką myśl dopuszczał. Natomiast... Jak pan redaktor pytał o to, jak wojsko do, podeszło do całej tej kwestii, no podeszło fatalnie. Wojsko musi planować różne warianty. I ten plan, którego część, potem dużą część ujawnił PiS, to jest e, mądre, sztabowe działanie. Co by było gdyby? Gdybyśmy nie dostali pomocy od NATO. E, ja jestem przekonany, że dostaniemy pomoc od NATO, że działa artykuł 5, są Amerykanie, są różne zdolności. Natomiast e, odpowiedzialne państwo zawsze myśli o tym, co będzie, jeżeli będziemy mieli do czynienia z najgorszym wariantem. I w tym najgorszym wariancie, jako piąta faza, że źle idzie, uwzględniono tego rodzaju, tego rodzaju działanie. To, co zrobił PiS, ujawniając to, grając tym, oskarżając, tak naprawdę nie polityków tak bardzo, przecież to sztab generalny przygotował, podpisał to szef sztabu generalnego, on oni spowodowali, politycy PiSu, że wszyscy będą się bali teraz na przyszłość cokolwiek tajnie planować. I będą po prostu tworzyli dokumenty, gdzie będą planowali Rzeczne. tylko zwycięstwa. Nie, tylko zwycięstwa. To powiedział Błaszczak. My nie planujemy, my planujemy tylko wygrane. Tak? Znaczy, to jest tak absurdalne. No Zaczęliśmy od jednego marszałka, który już także miało bardzo buńczuczne wypowiedzi w 1939. No, no tak, znaczy, to, to jest właśnie przykład. Czyli jest gotowi, a nie tego guzika, a potem z pieprzemy do Rumunii. Nie? To jest właśnie przykład, który powinien gdzieś wisieć nad łóżkami. Czy biurkami różnych ludzi, którzy zajmują się planowaniem, którzy no, muszą uwzględniać to, że, i, i tak w każdym państwie jest, że trzeba przewidzieć różne procedury, różne sytuacje, ewakuację różnych ważnych rzeczy, tak? Jak nie wiem, w czasie II wojny światowej, a rasy popłynęły do Kanady, tak? Znaczy, państwo musi być mądre, tak? I musi ktoś być w Państwie, kto zakłada jakieś czarne scenariusze, żeby tę państwowość, jej zasoby, jej skarby, jak te rasy, mogły zawsze przetrwać, tak? Przecież Ktoś musiał to zaplanować, żeby tak zrobić w 1939 roku, że pewne rzeczy wcześniej gdzieś w różne miejsca pojechały, bo byśmy ich nie mieli, tak? Hans Frank by je tam spalił, czy coś takiego by zrobił. Więc to było to, co PiS zrobił z tą kwestią planów, było tak antypaństwowe, tak uderzające w taką odpowiedzialność za no, Pokazali, my jesteśmy w stanie zagrać wszystkim, tak? Jesteśmy w stanie wyciągnąć każdy dokument i zagrać nim po to, żeby uderzyć w poprzedniku. Jak myśli pan, jak będzie wyglądał ten polski transfer of power? Czy nie tak sobie wyobraża pan, że przyszły minister wchodzi do MONU i jest grzecznie witany przez Błaszczaka? Błaszczaka, kiedyś były takie obyczaje. Tusk jest witany na schodach kancelarii przez Morawieckiego? Możliwe, czy to, czy to, czy to w ogóle nie wchodzi w grę? Mi się wydaje to bardzo mało prawdopodobne, zwłaszcza w przypadku Morawickiego, którego atak na Donalda Tuska stał się niesłychanie personalny. On uciekał od tego, że był w Radzie Gospodarczej przy premierem. to Rzeczyka. myślisz, że to jest niemożliwe ze względu na to, że Tusk jest tak dotknięty? Czy nie, nie. Czy Morawiec do daleko poszedł? Nie, wydaje mi się, że Tusk mimo wszystko szanuje państwo, procedury i no jeżeli. Będzie czekał na niego Morawiecki na schodach, no to się z nim przywita. Natomiast wydaje mi się, że Morawiecki, już walczący o swoją pozycję w PiSie, po prostu. Że musi zafundować mu afront, ee, tak? Znaczy, Myślę, że przeżyje Donald Tusk, przeżyje Polska, a to, że miałby tam nie być Morawieckiego. W przypadku Ministerstwa Obrony sytuacja jest dość specyficzna, bo jest ceremoniał wojskowy, który przewiduje przekazanie władzy między ministrami z kompanią honorową, całowaniem sztandarów i tak dalej. I ja w takiej formie przekazałem władzę Antoniemu Macierewiczowi. Tutaj było takie obopólne, obopólna zgoda. Więc... Nie wiem, jak, jak teraz będzie, tak. Natomiast wydaje mi się, że taka, ja nie mówię, że tam mają się uśmiechać do siebie ludzie, czy rzucać na szyję, czy jakieś przekazywać sprawy. Natomiast jakiś taki elementarny protokół nakazuje, że nie wiem, ci zmieniający się ministrowie no co najmniej chwilę ze sobą porozmawiają, tak, że, że raczej powinniśmy wracać do normalności, niż I to w pogłębiać. gabinecie, a niekoniecznie na podwórku. No tak, tak, znaczy no yy, myślałem już o tym, tak, w kategoriach jak, jak to będzie między premierami, bo w ostatnich dniach pokazywano parę takich yy, zmian władzy w Polsce, telewizje to yy, przypominały, yy, ale te wszystkie zmiany no nie były po tak głębokim rowie wykopane w kampanii wyborczej, tak, gdzie takie Dehumanizowanie przeciwnika przez PiS zostało zastosowane. Mieliśmy 8 lat kopania rowów, a teraz bierzemy łopatę i zakupujemy trochę. No, z wyborcami PiSu hmm. na pewno. Mówił o tym Donald Tusk, mówimy o tym często, że przecież to też jest ponad 7 milionów ludzi, i jakby absolutnie mają prawo tutaj do godnego życia, do dumy z tego, kim są. To PiS próbował wyborców. Opozycji demokratycznej dezałować wypowiedzi wszystkie Kaczyńskiego. Czy drugiego, drugiego sortu już nie będzie? No, no Na pewno nie. Natomiast kwestia rozliczenia właśnie PiSu, tych działaczy nieuczciwości, korupcji, nadużyć no, no jest absolutnie fundamentalna. Znaczy ja to przed wyborami, po wyborach od setek ludzi w różnych sytuacjach słyszę, bo to też jest tak że nie chodzi o jakąś zemstę, to fatalne słowo. Chodzi o rozliczenie i spowodowanie, żeby w przyszłości takie rzeczy się nie działy, tak? Żeby nie było takiego poczucia bezkarności, żeby nie było służb, które jednych ścigają drugich nie, bo są partyjni, żeby nie było takich sytuacji, że yy, cała instytucja może być yy, Zdegradowana, przejęta, tak? Znaczy, gdzie nie popatrzymy, to tak to właśnie wygląda. No, naczelnym przykładem tutaj jest Trybunał Konstytucyjny. Zaczęliśmy od placu Unii, skończyliśmy prawie da, na placu Unii. Kompozycja Serde pierścieniowa. Serdecznie dziękuję, panie dziękuję bardzo.